dobry. Proszę się przedstawić, podać nazwę ogrodu i miejscowość, w jakiej się znajdujemy. Jestem Żurawski Józef, znajdujemy się w miejscowości Chełmża, jesteśmy na ogrodzie Odnowa w Chełmży. Jak to się stało, że stał się pan działkowcem? No, polubiłem działki i zainteresowało mnie to działkowstwo i hodowla tych roślinek tu na działce, warzyw. Jak długo jest pan działkowcem? Działkę uprawiam ponad 20 lat. A czy prawa do działki nabył pan od osoby, kogoś z rodziny, czy od osoby trzeciej? Prawa nabyłem od osoby obcej. Jaki obecnie ma charakter pana działka? A tu jest, mam warzywko, warzywa są, jest, są ładne kwiaty, to się uprawia, nie? Warzywa i ziemniaczki tu mam. Widzimy na pana działce wiele upraw warzyw. Z których upraw jest pan najbardziej dumny? No nie wiem, no to udają się warzywa, czy marchew, czy fasola, nie? Gorzej jest z innymi warzywami, z uprawami, bo dużo jest robactwa i trzeba dużo pryskać i tak dalej. A z jakimi najbardziej problemami się pan boryka? No to jest z hodowlą na przykład pomidorów, nie? Teraz już trzeba pryskać na zarazę, na takie inne sprawy. A czy te wszystkie warzywa hoduje pan na własny użytek, czy na przykład dzieli się pan plonami z rodziną? Dzielę się z rodziną, nie? Bo nie zużyję tych wszystkich warzyw, które jest. Robi pan zapasy na zimę? Tak. Czy czerpie pan inspiracje dotyczące zagospodarowania swojej działki z takich wydawnictw jak Działkowiec i Mój Ogródek? Tak, bo tam jest dużo bardzo ciekawych rzeczy pisują także. A które rubryki najbardziej lubi pan czytać? No o świecie, tam wszystko o warzywach, o... Czy zarząd ogrodu udostępnia państwu te wydawnictwa, miesięcznik Działkowiec i Mój Ogródek? Tak. A jak ocenia pan działanie Stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców? No bardzo dobrze. Jak się pan czuje w tym stowarzyszeniu jako działkowiec? No dobrze się czuję i spokojnie. Widzi pan jakieś korzyści dzięki temu, że ogrody działkowe są w tak dużym stowarzyszeniu? Duże korzyści są. No spokojnie, odpoczynek i na działce i takie inne sprawy, no teraz w tej chwili w ogóle tak to jest. Dziękuję panu bardzo. Proszę.